Witamy serdecznie uczniów, nauczycieli, katechetów, zarząd oraz rodziców uczniów naszej szkoły. Co roku w pierwszą sobotę maja licznie uczestniczyliśmy w paradzie w Dantau z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tym roku ze względów wszystkim oczywistych nie możemy brać udziału. Ale zapraszamy Was wszystkich do obejrzenia krótkiego filmiku specjalnie dla Was przygotowanego i do wspomnień z lat ubiegłych. Miłego oglądania! Emilia Plater, polska szkoła, biało-czerwoni! Niech się święci 3 maja. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco. Witamy wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły i zachęcamy Was do świętowania naszej polskości razem z nami. Pozdrawiamy serdecznie! Trzeci maja to dzień, który łączy Polaków i Polonię na całym świecie. Tu w Polsce Polska! Polska! Emilia Plater, kobieta bohater. Emilia Plater, kobieta bohater. Emilia Plater. Jesteśmy zawsze razem. Klasa 4A. Majuszka w ogródku. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień. Czerwień to miłość, biel serca czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Niech żyje Polska! Chociaż w majowej kwarantannie w domu siedzieć musimy, to i tak polską konstytucję wszyscy hucznie uczcimy. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków Bogi raj. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków Bogi raj. Hej, hej, Emilia Plater pozdrawia! History and geography classes. This way it prepares the children for the sacraments. The students have various opportunities for extracurricular activities, including art, folk dancing, and Polish scouts. Emilia Plater School is proud of its long-standing tradition of not only Oh.
że krótkie filmiki i zdjęcia, które obejrzeliście przed chwilą, przeniosły Was w atmosferę Parady 3-majowej. Pamiętajcie, że jesteście Polakami, dbajcie o polską kulturę i tradycje i zachęcamy Was wszystkich do ubrania się w barwy narodowe, biało-czerwone, zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć i podzielenie się z nimi na naszym szkolnym Facebook Emilia Flatter Polish School. Zapraszamy! Pamiętajcie, że sercem i myślami jesteśmy z Wami. Mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy spotkamy się razem w murach polskiej szkoły. Do zobaczenia! Do zobaczenia!